Dlaczego nie można porównywać zwrotu z najmu do lokat bankowych? O tym i o kilku innych ciekawych rzeczach opowiem Ci w tym filmie. Zapraszam. Jeżeli treści na moim kanale wydają Ci się interesujące, zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji. Cześć, nazywam się Robert Jarczyński i jestem zawodowym inwestorem nieruchomości od 2012 roku, a aktualnie zajmuję się budową pasywnych portfeli mieszkań na wynajem. Jest to bardzo ciekawy czas w ogóle na rynku i także bardzo ciekawy czas na rynku nieruchomości, a jeszcze ciekawszy czas dla inwestorów i właścicieli mieszkań na wynajem. Dzieje się tak dlatego, że najwięcej tak faktycznie w nieruchomościach zarabiają ci, którzy mają pieniądze, Albo ci, co mają odłożone w aktywach i dodatkowo nie są skredytowani, to ci ta grupa docelowa zarobi najwięcej. Innymi słowy, najbogatsi ludzie, rentierzy, zarobią jak najwięcej. A równocześnie, gdyby jako kontrprzykład, mamy taką narrację w mediach od bardzo dawna, w różnych mediach. Różni dziennikarze na portalach czy nawet w gazetach piszą, że no najem się już coraz mniej opłaca, no bo lokaty bankowe też dają 7%, tam 6% i tak dalej, to jest porównywalne i, i w ogóle, że na, najlepiej jest w ogóle przeskoczyć jednak na lokaty, bo to jest bezpieczniejsze. I uważam, że to jest kompletne, totalne nieporozumienie. I przejdę od razu do węzywy, powiem dlaczego. Ale może, może jeszcze inaczej. Może zacznijmy od tego... Mm, Skąd się w ogóle to bierze, bo, bo to mnie fascynowało długo i się miałem czas na tym zastanowić. Więc, przede wszystkim chodzi o to, że kupując nieruchomości za gotówkę, bez jakiejkolwiek zupełnie wiedzy, Kowalski osiąga podobny wynik z najmu, jak ten, co jest na lokacie. Po, podobny. Różnica tego jest taka, że nieruchomościami trzeba się zająć, może być pustostan, e, najemcy mogą nie płacić, mogą coś uszkodzić, co zabiera czas. Zawracanie głowy. A z nieruchomościami to nie jest niepewne. Raz idą do góry, raz w dół. Przecież bańki, są, są bańki na rynku i w sumie nie ma pewności. Więc to jest ryzyko. To jest niebezpieczne i w ogóle to lepiej na konto. Jak jest 7-8% to trzymam na koncie. Tam jest bezpieczne jak w banku. No cóż. Yy, powiedziałbym tutaj, że jest taki cytat Henry'ego Forda, że jeżeli... Ludzie zrozumieliby nasz, nasz system bankowy i monetarny, to wierzę, że do jutrzejszego dnia wybuchłaby rewolucja. Dlaczego? No, yy, no bo po prostu ludzie są okradani w sposób, który nie widać. Stąd yy, mówi się o inflacji, to że jest taką formą kradzieży, <grych> którą, yy, którą yy, że tak powiem, rząd robi yy, w sposób niepostrzeżony. Albo inflacja jest taką formą podatku, którą deweloper, którą, którą rząd może nałożyć bez ustawy. No i tu chodzi właśnie o inflację. No bo jeżeli dzisiaj, przyjmijmy, rzucam, nie sprawdzałem ile jest na lokatach, ale powiedzmy, że jest 7%, to jeżeli ktoś mi mówi, że lokaty są super, bo jest 7%, no to mój drogi, na inflacja jest 16% oficjalna, a faktyczna jeszcze większa, no bo. Zwróć uwagę chociaż na rzeczy, które kupujesz, czy, czy, czy kupujecie tak? I yy, yy, no, wydajemy wszyscy na paliwo, które urosło z 550 na 8. To się ma nijak, jak 16%, bardziej bliżej 40. Yy, 50%. Druga sprawa, jeżeli ktoś, nie wiem, kupował, miał prąd, jedzenie wzrosło 20-30% średnio, najem wzrósł 20-30%, nawet 50 w niektórych przypadkach. Energia, paliwa, wszystkie rzeczy poszły grubo, grubo do góry. Więc tak faktycznie twoja personalna inflacja powinna się liczyć tak. Wszystkie swoje wydatki, które ponosiłem rok temu. Takie same wydatki, które, jeżeli takie same ponoszę w tym roku, i porównanie cen i przeliczenie tej inflacji. I u większości ludzi będzie to znacznie więcej niż to, co wynika ze średniej stawki CPI, czyli Consumer Price Index. Stąd trzymanie pieniędzy na lokacie jest po prostu stratą pieniędzy. I dzieje się tak dlatego, że pieniądze, które mamy, którymi się posługujemy, to są banknoty, tak naprawdę, czy to są noty bankowe, a nie faktyczne pieniądze to jest taki mały mały mała zabawa słowna i w konsekwencji te waluty, tak zwane waluty fiducjarne, czyli takie no papierowe fałszywe, tak, to można może po po powiedzieć, czyli takie, które opierają się na jakiejś wierze, że one są coś warte i większość ludzi w to wierzy. Ok, nie ma w tym nic złego, na tym polega, opiera się nasz system monetarny, ale generalnie one sobie tak Rok po roku spadają. Tego nie widać, bo ten 2-3% rocznie, tak jak jest standardowa inflacja, to luz. Ale właśnie dlatego średni czas trwania waluty to niespełna 40 lat, a średni czas trwania waluty rezerwowej, czyli tak zwanej takiej głównej na świecie, to około 100 lat. Dlatego dzisiaj Stany są potęgą i mówi się, że to już jest koniec praktycznie. Dlatego 100 lat temu Wielka Brytania była potęgą, dlatego 200 lat temu Francja była potęgą, dlatego 300 lat temu Holandia była potęgą. Dlatego 400 lat temu Hiszpania była potęgą, a 500 lat temu Portugalia. Jeżeli kogoś e, nie pominałem e, po drodze. W każdym razie chodzi o to, że trzymając pieniądze na koncie, po prostu tracimy pieniądze. Najzwyczajniej świecie. Nawet jak mamy tam odsetki jeszcze podatek Belki, i tak dalej dochodzi. Do tego. Jeżeli. E, znaczy nie bez przyczyny mówi się, że nieruchomości uczyniły największą ilość ludzi milionerami. I właśnie chodzi o wzrost wartości tych nieruchomości w czasie. No i teraz ja rozumiem, że mm, no, ktoś patrzy tak bardzo powierzchownie. No tu mam, nie wiem, 4%, bo to średnia rynkowa, przecież widzę, tak? A tu jest 7%. O, jak super. Po co mi te problemy? To ja sobie przeniosę bezpieczne, bezpieczne miejsce te, te, te pieniądze. No niestety tak to nie działa i bardzo mi przykro, jeżeli komuś zburzę światopogląd, ale no, jeżeli, jeżeli wszyscy Trzymający pieniądze w banku stają się miliarderami, to raczej to jest komentarz do tego, że jest gigantyczna inflacja i że pieniądze po prostu się totalnie zdewaluowały. Więc nie życzę Tobie, mój przeciętny, że tak powiem, widzu, abyś został miliarderem, bo to by oznaczało, że wszyscy by po prostu bardzo zbiednieli. i tego absolutnie nikomu nie życzę. No i teraz, tak fundamentalnie. Nie można porównywać tych lokat do, do nieruchomości, bo nie można porównywać czegoś, co długoterminowo dąży do zera z czymś, co długoterminowo idzie do góry. I jeżeli ktoś patrzy tylko powierzchownie, jakie są odsetki, to pamiętajmy, że od, okej, okay, odsetki dostajesz, ale ten kapitał spada, tobie topnieje szybciej i niż, więcej niż odsetki, które dostajesz. A w nieruchomościach no, dostajesz odsetki jakieś, tę rentę z najmu, tak to się od niej nazywa, nieruchomość długoterminowo idzie powyżej inflacji. Mamy teraz dużą inflację, mówi się, że ceny mogą spaść w dół. Nawet gdyby spadły chwilowo w dół, to może się okazać, że raczej, prawie na pewno tak się okaże, że po prostu y, przebiją wielkość inflacji w sposób skumulowany w jakiś sposób. No i teraz y, zastanawiałem się też, dlaczego jest tak, że ja jako inwestor, który zajmuje się czymś zawodowo 10 lat, kiedy nagrywam film wynikający z mojego doświadczenia, czy przynajmniej patrząc na to, co robię od dłuższego czasu, to spotykam się z komentarzami, które przeczą temu, co mówię. Więc przede wszystkim, no jak to? Przecież to moje doświadczenie wiem, sprawdziłem, zarabiałem w ten sposób pieniądze, to co ktoś będzie mi mówił. Ale później zastanowiłem się nad tym i pomyślałem: tak, nie. Tu problem polega na braku zrozumienia wynikający z różnych perspektyw. Więc pozwólcie, że teraz. Chciałem tutaj, żebyście zobaczyli e, krótką tabelkę. Ta tabelka ma trzy kolumny. Cztery kolumny, ale, ale generalnie zawiera jak gdyby trzy takie porównania. Mówimy o Kowalskim, o inwestorze, który najczęściej kupuje mieszkanie na wynajem, albo ewentualnie, żeby sobie lekko przyspekulować, i o zawodowcu na rynku nieruchomości. Nie o zawodowcu typu osobie, która pracuje w nieruchomościach jako zarządca czy pośrednik, tylko zawodowcu, który zawodowo zarabia na nieruchomościach. To są zupełnie trzy różne podmioty. I teraz e, pozwólcie, że się do tego odniosę, bo opowiadam o tej tabelce, dobrze? Pierwsze co, e, to w pierwszej linii mamy zwrot. Chodzi mi o zwrot z najmu, zwrot z tej nieruchomości, ile tobie to generuje. Więc Kowalski ma 4% mniej więcej, czasem mniej, czasem więcej, ale Kowalscy jako ogół mają 4%. Równocześnie inwestorzy, tak naprawdę bardzo generalizując, bo tutaj by się mogła duża dyskusja, e, że tak powiem, e, rozpocząć, Pewnie między 5 a 10, nie? więc przyjąłem, że około 7% to przy dzisiejszych warunkach zarabiają inwestorzy z najmu, już na czysto, tam byśmy się kłócili czy po podatkach, czy przed podatkami, a zawodowiec, czyli ktoś, kto z zawodowo obraca nieruchomościami, zawodowo inwestuje w nieruchomości, zarabia powyżej 10%. No a dlaczego tak się dzieje? Zaraz o tym powiem. W kolejnych linijkach jest odpowiedź. Później mamy zakup versus cena rynkowa. Więc Kowalski kupuje najczęściej powiedzmy plus, minus 10% od ceny rynkowej. Jak będzie plus, to znaczy, że po prostu on chciał kupić, podobało mu się to, nie wiedział, miał na no to kasę, miał taką panaberię. No, po prostu tak się wydarzyło. Jeżeli minus 10, no to czasem negocjacje, czasem trochę analiza rynku, czasem okazja, no po prostu. Więc w tych ramkach to jest jakby taka, taka ramka błędu, tak sobie ją określiłem. Jeżeli chodzi o inwestora, no to już bardziej od minus 30% aż do ceny rynkowej. No bo inwestor nie kupuje nieokazji. Tak? Może się zdarzyć, że kupi w cenie rynkowej, ale tylko wtedy, jeżeli potencjał danej nieruchomości będzie jak gdyby zadowalający. Czyli może zapłacić więcej, ale za coś, co pozwoli mu więcej zarobić pieniędzy. Czyli na przykład zapłaci więcej za metr, dlatego że dana nieruchomość będzie więcej zarabiała z najmu, i to w konsekwencji da mu dobry przelicznik. W dużym skrócie. No i no a jak zawodowiec? Od minus 50%, czyli 50% upustu, a nawet może i 20% przepłacić. Jak to? Przecież amatorzy przepłacają czasem 10, a to amatorzy. To jak to zawodowiec przepłaca 20%? To jest ten sam myk, co powiedziałem przed chwilą, czyli jeżeli jest jakaś nieruchomość, która jest w jakiś sposób wyceniona, rynek nie widzi tej wartości, bo, bo myśli, że to jest za drogo, przychodzi inwestor i mówi, jest drogo, ale potencjał, który tutaj widzę, a dlaczego to też zaraz powiem, który tutaj widzę, pozwala mi zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Kilkukrotnie zdarzyło mi się kupować nieruchomość w ten sposób, że koledzy patrzyli na mnie pytając, Robert, czyś ty zgłupiał? W ogóle, w ogóle chyba cię emocje poniosły. To na kilku przodach, jak słyszałem... Po prostu patrzyli się na mnie, uśmiechając się też pod nosem, że ho, ho, patrzcie, jaki tutaj amator przepłacił. A to były jedne z najlepszych moich inwestycji, bo ja oceniłem po potencjale, czyli to, co mogę z tym zrobić i ile mogę na tym zarobić. I nagle okazywało się, że te wyniki były ogromne, że ja mogłem po prostu no, bardzo dobrze dodatkowo na tym zarobić w sposób, który inni nie widzieli. No i znowu, wkład własny. No więc Kowalski tak. Między 10 a 100%. 10% wkładu własnego, bo teoretycznie 20 trzeba wkładać, ale są po prostu banki oferowały możliwość 10% wkładu, aż do zapłaty w całości gotówką. Tak finansują. Jeżeli chodzi o inwestorów, właściwie tak samo. Są tacy, którzy kupują tylko na kredyt, są tacy, co sobie to miksują, są tacy, co kupują tylko za gotówkę, są tacy, co tu 50 no w różny naprawdę sposób. No a jeśli chodzi o zawodowców, od zera do 100%. No bo jeżeli kupujesz okazję, 50% taniej, to może się okazać, że nic na to nie wyłożysz, tylko posklejasz pewnego rodzaju elementy i sprzedasz z przybitką. Może się okazać tak, że trzeba włożyć gotówkę. Już nie wiem, dzwonisz do notariusza, o 20 się widzimy, kurczę, bo trzeba dopiąć transakcję. A może być tak, że sfinansujesz sobie e, tak, jak ja to usiłowałem raz zrobić. Nie udało mi się. Mianowicie m, kupiłem paczkę mieszkań, czyli pakiet mieszkań od budynku deweloperskim, I jeszcze przed zapłatą deweloperowi usiłowałem te mieszkania sprzedać. Dla jasności, nie próbowałem uciec, tylko ponieważ nabyłem mieszkania, ale miałem odroczony termin płatności, to istniała luka, która pozwoliłaby mi sprzedać najpierw te mieszkania, gdzie płatność poszłaby do dewelopera łącznie z zyskiem, który byśmy tutaj mieli. I ten zysk był tak skalkulowany, że właściwie sprzedaż części inwestycji skalkulowałaby się tak, że resztę mieszkań, które tam by zostały, byłyby za darmo po prostu. To byłby majstersztyk, chodziłbym, była taka piosenka 30 cm ponad chodnikami, no nie chodziłem, bałem się, bo to nie udało mi się, no, ale to taka mała dygresja. No i dalej, wzrost wartości nieruchomości, to o czym powiedziałem. Z jakiegoś powodu tak jest, że większość ludzi ignoruje długoterminowy wzrost wartości nieruchomości. Większość osób, moich znajomych, którym sprzedają nieruchomość, po jakimś czasie tak jakby budzili się i o, to moja nieruchomość aż tyle wzrosła, ale numer. Ja mówię, no tak, ale mówiłem Ci, że tak wzrośnie. No tak, no tak, mówiłeś, ale ja to jak gdyby zignorowałem, mnie interesowało tylko tu i teraz. Ym, więc jak widziałem to masowo, no to, to było dla mnie trochę frustrujące, bo mogliśmy się pozakładać yy, albo mogłem wziąć sposób, żeby dodatkowo jakoś się tym zarobić i dać im większą, większą pewność. No ale dobra, to już teraz to, to nie jest ten temat. Więc wzrost wartości Kowalskiego nieruchomości będzie najczęściej tożsamy z inflacją. Będzie spójny z inflacją faktycznie, tak? Ym, oczywiście będą różne momenty na rynku, gdzie jest, wiecie, yy, bańka, czy spadek, czy krach, czy coś, ale w długim terminie, 5-10 lat, to będzie miało, osiągało podobne wyniki. Więc już sam ten fakt powoduje, że bardziej opłaca się mieć nieruchomość, jeszcze w jakiś sposób sfinansowaną na tani, tani kredyt, bo tak się najczęściej kupuje nieruchomość. Najlepiej zostałą niską yy, z tą procentową i równocześnie w miejscu, gdzie ceny nieruchomości pójdą jak najwięcej. To nie jest związane tylko z popytem, ale także z atrakcyjnością otoczenia, a miasta też inwestują w centrum bardzo mocno. Ale to też nie jest temat na ten film. To jak robi to inwestor? Inwestor, z inwestorem jest tak, że on najczęściej, powiedziałem wcześniej, że nie kupi nie okazji. Kupi w sposób skalkulowany, bez emocji, który będzie mu się opłacało, i średnio dokona dużo lepszego, mądrzejszego wyboru. I tak jak wzrost Kowalskiego będzie nieruchomości Kowalskiego będzie taki, to wzrost yy, powiedzmy inwestora będzie już, czy ten taki, to będzie taki, mniej więcej, będzie nawet dwa razy większy, 30% większy, 40% różnie, ale średnio prawie zawsze będzie lepszy i większy. No i jak to będzie u zawodowego inwestora? No cóż, tutaj ten pan, że tak powiem, ta grupa społeczna nam burzy naszą tabelkę, bo to zależy od strategii. To znaczy, że. Znaczy, tak, znaczy, przede wszystkim, zależy od strategii, jest ogromny wzrost. Najczęściej. Dlaczego? No bo kupuje po ultrataniości, na przykład. Czasem jest tak, że ten, że ten inwestor, ten zawodowiec może kupować. Ten zawodowy inwestor, to, to znaczy zawodowiec, może kupować z takim rabatem, że jego nie interesuje długoterminowy wzrost wartości, bo on po prostu nabywa za połowę ceny, co czasem jeszcze, jeszcze mniej. Więc on zarabia na samym zakupie ogromne pieniądze. Natomiast jeżeli już coś sobie postanowi zostawić, to coś, co jak gdyby wyłowi jako samorodek złota, po prostu zostawi sobie i to będzie długoterminowo super dla niego pracowało. Wielokrotnie widziałem takie coś, stąd. Widziałem znajomych, znaczy mam znajomych z Wrocławia, którzy jedno mieszkanie rocznie sobie odkładają na kubkę po prostu, czyli obrót, 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 obr jedno na kubkę, obrót, 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 obr jedno na kupkę. To nie znaczy, że robią trzy obroty, robią ich hurtowo cały rok, tak, ale minimum jednorocznie chcieliby sobie odłożyć. No i dlatego mówię, że to zależy trochę od strategii, bo może być tak, że ktoś kupi i, i nawet, nie wiem, kupi hurtowo jakieś, jakąś, jakąś nieruchomość, kamienicę, budynek, przetrzyma, bo, bo wie, że to długoterminowo bardzo wzrośnie. No i teraz, co widzi? Czyli co widzi dana grupa społeczna? Co widzi dany typ kupującego, typ na rynku? No cóż, klient typu Kowalski widzi tylko to, co widać, to, co jest teraz. No jest, stoi, jest dach, jest, są okna, jest nieruchomość. On widzi. Inwestor? No cóż, widzi to, co Excel pokaże. <gry> Czyli... Może być tak, że dzisiaj jest totalna rudera, ale on widzi, że jak tu wyremontuje, tu zrobić, tyle będzie miał znajmu, albo taki będzie wzrost wartości nieruchomości i będzie mógł sprzedać potencjalnie. To znaczy, że on patrzy Excelem, wie, że te procesy kosztują, nie przeraża go, że jest grzyb na ścianie, wilgoć czy coś, tylko patrzy przez pryzmat kosztów Excela. I to myślenie Excelowe się bardzo sprawdza po prostu. A co widzi zawodowiec? Zawodowiec widzi to, czego nie widać, a to, co może być ciekawe, nie? A propos pewności inwestowania w nieruchomości, to, czego nie widać. Ja sam kupuję od wielu lat to, czego nie widać i to, co moi koledzy na rynku nie widzą, bo przechodzą obok mówią: E, to nie, a ja patrzę zaraz, to jest potencjał. Zaraz, zaraz, tu możemy ścianę. Przesunąć, to możemy dołożyć, to możemy zabrać, to możemy pion puścić, to możemy pójść do sąsiada, zapłacić może za to, żeby nam zgodził się przez piwnicę, przez jego pierwsze piętro, przez jego parter, gdzie on mieszka, puścić nam pion dodatkowy. Możemy się dogadać z sąsiadem, żebyśmy komin dorobili, albo żeby nam sprzedał prawo do użytkowania swojego komina. Też się zdarzyło. Eee, możemy zwiększyć funkcjonalność, możemy widzieć, aha, dzisiaj jest tak, ale ta okolica długoterminowo bardzo urośnie, kupuję i trzymam bo na pewno na tym dużo zarobi. Stąd kupuje to, czego nie widać. I teraz zacznijmy też, zadajmy sobie też pytanie, dlaczego dana grupa społeczna, czy dana grupa, która jest aktywna na rynku, w ogóle wynajmuje nieruchomości. A więc Kowalski najczęściej dlatego, że miał spadek, albo dlatego, że się wyprowadził, czyli mieszkał w danym mieszkaniu, po czym, nie wiem, zmieniło mu się coś, ty podostał pracę, czy, czy rodzina się powiększyła, czy oszczędził pieniądze na swój wymarzony dom, no i się wyprowadza. Oczywiście czasem jest, że sprzedaje, a czasem jest, że mówi, dobra, to teraz będę wynajmować. Więc to raczej jest, nazwijmy to, wynajmowanie z przypadku. A czasem jest tak, że Kowalski kupuje, no bo zarobił ogromne pieniądze w swoim biznesie, nie wie, co ma zrobić z pieniędzmi, i na mówi, dobra, kupujemy, bo. Bo to przynajmniej przechowa majątek, przechowa wartość, w, w czasie urośnie, tak samo długoterminowo jak inflacja. Więc, no problem, a jeszcze będą z tego dodatkowe dochody co miesiąc. Więc, yy, no i coś trzeba zrobić z pieniędzmi, tak, żeby ta inflacja nie zżerała. No to, to są głównie powody, dla których Kowalski się pojawia na rynku najmu. A inwestor? No cóż, inwestor wynajmuje, dlatego, że jest to inwestycja. I najczęściej te mieszkania yy, nie są puste. Prawie zawsze są wynajęte, chyba że ktoś spekuluje i chce przeczekać, i rząd chce walczyć ze spekulantami, zaznacza. Wracając jeszcze do tego Kowalskiego, czasem te mieszkania on może mieć puste, po prostu, bo mówi to wzrost, przechowanie wartości w czasie na inflacji mi wystarczy. Tak? Albo odziedziczyłem spadku, jest to na drugim końcu Polski, a tam nie mieszka, nie, nie, nie wiem jak się tym zająć, niech sobie leży, płacę czynsz, luz. To jest tak jakby taka moja lokata kapitału. Nie? No ale to jest wszystko amatorskie działanie. Natomiast jak ktoś już podejmuje jako inwestycję, ma to przekalkulowane, to jeżeli ma przekalkulowane, że stoi mu puste, to dlatego, że jemu się to opłaca, czyli na przykład spodziewa się ogromnego wzrostu wartości i nie chce mu się tego wynajmować, nie chce mu się tego remontować, będzie wzrost wartości i sprzeda. A jeżeli ktoś przekonwertowuje to na wynajem, zajmuje się najmem, no to, to również jest to przeliczone i raczej jest to zrobione w sposób profesjonalny, czyli albo on umie sam zarządzać, bo się nauczył, Albo znajduje firmę, której może to oddelegować, żeby to robiła za niego. I właściwie tyle. I wtedy mamy pewność, że nieruchomość jest wynajmowana i zarabia pieniądze. A jeżeli chodzi o zawodowca, dlaczego wynajmuje, lub dlaczego stoi pusty? Przede wszystkim jest to element strategii. Tak jak powiedziałem, mam znajomych, którzy jedno mieszkanie rocznie odkładają sobie. Element strategii budowania swojego majątku w sposób długoterminowy. Takie mieszkanie może też być puste, chociaż nie taki jest najczęściej plan, najczęściej plan jest, że odkładamy, kumulujemy majątek, a oprócz tego wynajmujemy, ten majątek zarabia nam pieniądze, a jeszcze stanowił tarczę podatkową do tego stopnia, że mm, nasze no, amortyzacje dało się wykorzystywać, żeby legalnie po prostu nie płacić podatków przez to. E no i teraz, jeżeli taki inwestor zawodowy chce, żeby to stało puste, to pewnie właśnie dlatego, że zaplanował sobie duży wzrost wartości nieruchomości albo go przewiduje i stoi mu puste, nie wiem, może dlatego, że nabył na przykład za 30% wartości, co się zdarza, 50% wartości i mówi, dobra, trzymam, bo to się opłaca, płacę koszty odsetki za to, ale to po prostu jest tak tanio, że ja dziś nie mam na to energii się zająć, bo robię coś innego, ale to sobie poczeka dwa lata albo poczeka na dobre czasy. Też takie inwestycje widziałem. Każdy z tych grup może takie inwestycje podjąć. Różnica jest tylko taka, że jeden robi to tak jakby, bo ma czutkę, bo wiatr zawiał, a drugi robi to w sposób przekalkulowany i ma strategię i ma plan zrobienia na tym. Więc mam nadzieję, że w tym filmie odpowiedziałem ci, jakie są za i przeciw i dlaczego jest taka, a nie inaczej. Możesz się ze mną zgadzać, zgadzać lub nie. Ja się pod tym podpisuję, bo. Tak, po prostu uważam. Przygotowałem się, oglądałem sobie to, zastanawiałem się, skąd są te różnice. I jeżeli ktoś się ze mną zgadza, to też chętnie bym zobaczył: Tak, zgadzam się, rzeczywiście tak jest. Więc ciekaw jestem Twojej opinii i dziękuję Ci serdecznie za uwagę. I zapraszam Cię do kolejnych filmów w moim wykonaniu.